To jest z mojej pasieki miód. Tu mam miód rzepakowy. Tutaj jest miód wielokwiatowy z małą domieszką z padzi. A tutaj jest miód lipowy. No, pszczółki się niestety muszą napracować. To nie jest to, że jak się wydaje wszystkim, że to tylko przyniesie już jak pszczółka Maja we wiaderku, tylko naprawdę musi wiele, wiele tysięcy kilometrów i pszczoły przelecieć, żeby nazbierać taki swój miodu. Mamy na przykład miody wierzbowe i miody mniszkowe. Oprócz takich tradycyjnych leśnych, spadziowych, które również w Beskidzie Żywieckim są spotykane. Także te miody właśnie wierzbowe i mniszkowe mają specyficzny smak, ale naprawdę są przepyszne. Ludzie lubią różne smaki miodów, albo lipowy, albo rzepakowy. Każdy ma swój gust i wybiera to, co pod każdego podchodzi. Więc do tego służy degustacja. Jakie są różnice między innymi, takie podstawowe? W smaku różne i właściwości, to głównie chodzi o walory smakowe, ludzie wybierają, więc na tym to polega, nie?